Armia, druga co do wielkości armia w Europie walcząca z Niemcami. W Europie, mówię, bo Amerykanie, ale jeżeli chodzi o europejską, to Polska była druga. Sieć miliona ludzi pod bronią. Armia, jakiej Polska nigdy wcześniej i nigdy później nie miała. Wyposażona w najnowocześniejszą broń, jaką wtedy dysponował świat. Bo oni mieli broń amerykańską i brytyjską, prawda? Najnowszą. Armia niesłychanie ideowa, bo znaczna jej część przyszła z sowieckiej niewoli. Dobrze wiedziała, o co walczyć. Armia, która miała za sobą zwycięstwa. To jest bardzo ważne dla wojska, prawda? Żeby mieć poczucie sukcesu. To była armia, która zdobyła Monte Cassino. To była armia, która zdobyła Bolonię. To jest armia, która zdobyła Wilhelmshaven, wielki port niemiecki, gdzie zdobyto, to był także magazyn broni niemieckiej, gdzie zdobyto uzbrojenia więcej niż Polska miała w 1939 roku. To był łup polskiej armii, tylko że nie było gdzie tej broni zabrać, bo ta armia nie wracała do Polski. To był, prawda, to był ten paradoks wygranej wojny, prawda, i defilada zwycięstwa w Londynie, na której nie było Polaków. I konferencja w San Francisco powołująca Organizację Narodów Zjednoczonych, gdzie były wszystkie państwa, które przystąpiły w ogóle do wojny z Niemcami. Tam były kraje południowej Ameryki, które wypowiedziały wojnę Niemcom wiosną 1945 roku. Nie wysłały ani jednego żołnierza, ale wypowiedziały wojnę, żeby móc uczestniczyć w powołaniu ONZ. I tam nie było Polaków. Nie było polskiej delegacji. Polska, która była od początku w wojnie, o którą zaczęła się II wojna światowa, nie brała udziału w tej konferencji, bo Sowieci się nie zgodzili, żeby przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej. Więc co było robić wtedy, w 1945 roku? Już na koniec krótko. Cztery strategie, można powiedzieć, postępowania. Pierwsza, nie zgadzamy się. Odrzucamy Jałtę, odrzucamy niesprawiedliwe decyzje. To oznacza, że albo pozostajemy na emigracji, bądź przedostajemy się na emigrację z kraju i na emigracji upominamy się o swoje, o sprawę polską. Pilnujemy, żeby ona nie zniknęła z jakby świadomości opinii publicznej. Albo w kraju walczymy z bronią w ręku. Z bronią w ręku bądź w konspiracji. To będzie właśnie, o tym będzie mowa, prawda? Rozwiązana AK, rozwiązana organizacja NIE, rozwiązana delegatura sił zbrojnych, kolejne jakby instytucje powołane do tego, żeby jakoś zdemobilizować podziemie, żeby ludzie mogli wrócić do normalnego życia. Konspiratorzy, to się okazuje niemożliwe, bo NKWD i już Polska Bezpieka depcze po piętach. Więc kolejno rozwiązywane i powołane we wrześniu 1945 roku Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które podejmie próbę, prawda, odbudowy jakby państwa podziemnego w warunkach nowej sowieckiej już okupacji. Nieszczęśliwa historia, tragicznie skończona. No i partyzanci, których jest więcej niż było w czasie okupacji niemieckiej. Tylko w czasie burzy zmobilizowano większą liczbę w ostatnim okresie. Partyzanci, którzy mieli lepsze warunki wtedy niż w czasie okupacji. Po pierwsze, dlatego że było mnóstwo broni. Było bardzo łatwo o broń. Sowieci sprzedawali broń za wódkę, a dla niemieckiej broni pełno się poniewierało. Prawie każdy miał w chacie gdzieś tam pod progiem, prawda, schowane. Pod strzechą. Tak, czy pod strzechą schowane jakąś liwę. Tak. Więc broni było pełno i było coś, co było może jeszcze silniejsze niż w czasie okupacji niemieckiej. Było niezwykle mocne poparcie społeczności. Ludzie po prostu nie mogli już tego jakby sobie wyobrazić, że jak to znowu Polski nie będzie, wojna się skończyła i Polski nie będzie, będzie jakiś sowiecki kołchoz. Więc ci, którzy walczą, no to jest jakby nasza ostatnia nadzieja.
dziesiątki, setki oddziałów, 30 tysięcy ludzi w partyzance i organizacjach wojskowych. WiN-u, drugie tyle narodowych, Narodowe Siły Zbrojne i NZW, Narodowy Związek Wojskowy. I mnóstwo różnych, tu na Podhalu, prawda, Ogin, czy w Wielkopolsce Walszyc, no ludzie, którzy na własną rękę tworzyli podziemie, Zapora Lubelskiego. Więc wojna, która rozgorzała po zakończeniu wojny. Dla Polski wojna się w gruncie rzeczy nie skończyła. W 1946 roku rozpaliła się ta partyzancka wojna na nowo, po zimie i były całe obszary kraju, które kontrolowali partyzanci. Komuniści byli w miastach, miasteczkach i starali się kontrolować linie komunikacyjne, ale bali się, prawda, przemieszczać z jednego miasta do drugiego, po zmierzchu już się bali. To jest piękny film, który Państwo zobaczycie, Historia Roya Jurka Zaleskiego. Niezwykły film, jedyny taki jak dotąd. O żołnierzach wyklętych, o oddziale Narodowych Sił, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czyli i o historii dowódcy, czy jednego z żołnierzy tego oddziału. Więc to nie była desperacja. To nie, dziś tak czasem patrzymy, że oni się bili, właśnie jak oni się, co, jakie oni mieli szanse z Sowietami, prawda, z armią, z bezpieką, no gdzie, z czym. Pamiętajmy, że Polska żyła nadzieją na wybuch kolejnej wojny. Polska żyła, to się wydaje paradoksem, prawda? Mnóstwo ludzi w Polsce czekało na trzecią wojnę. Na trzecią wojnę światową, że wojna przyniesie tą niepodległość, no tak jak w 18 roku. No tak się musi stać, no jeżeli to wszystko, prawda, się dzieje. Nam się to wydaje nieprawdopodobne, ale przypomnijcie sobie Państwo ludowe piosenki z tamtych czasów. Jedna atomowa, druga atomowa i wrócimy znów do Lwowa. Śpiewało się wtedy. A warszawskie kapele podwórkowe śpiewały: Truman, Truman, rzuć ta bania, bo tu nie do wytrzymania. Ta bania to była bomba. Bomba. Polacy myśleli sobie, no jak Amerykanie mają bombę atomową, to na co czekają? No niech uderzą na tego drugiego potwora. Do jednego pokonali, trzeba pokonać drugiego. Tyle, że był ten wujek Józef, prawda? I Amerykanie, którzy zakończyli wojnę zwycięstwem nad Hitlerem, nagle stanęli przed potrzebą wyjaśnienia własnemu społeczeństwu i kongresowi, że trzeba się będzie dalej bić. No i to się wydawało niemożliwe. Przez lata propagandy, że Sowieci to są nasi kochani sojusznicy, wujek Józef jest sympatycznym, prawda, przywódcą naszych sojuszników. Stany Zjednoczone objeżdżały takie zespoły pieśni tańca Armii Sowieckiej. I tak, takie jak teraz jeżdżą od czasu do czasu jeszcze po Polsce. I były wszędzie witane, prawda, z gigantycznym entuzjazmem i radością, no bo to są, prawda, nasi przyjaciele Rosjanie, dzięki którym nie giną nasi chłopcy w Europie, w Polsce. Jak fajnie. Więc nie było takiej możliwości, żeby łatwo, prawda, chociaż Roosevelt umarł w kwietniu 1945 roku i przyszedł Harry Truman, który był trzymany z daleka od polityki międzynarodowej i nie bardzo w niej zorientowany, ale szybko się zorientował. Przez jakiś czas jeszcze się wahał, co tu robić, prawda, otoczony tymi doradcami Roosevelta, no ale zaczął się stawiać, zaczął rozumieć tę sytuację. W 1947 roku wiosną, broniąc Grecji i Turcji, sformułował w takim pięknym przemówieniu do kongresu ideę, którą nazwano potem doktryną Trumana, doktrynę powstrzymywania. Sowieci zajęli tyle, ile zajęli, no trudno, nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego odebrać, ale nie puścimy ich ani metr dalej. Będziemy bronić reszty wolności, reszty świata przed tyranią. To była jakby odpowiedź na słowa Churchilla z Fulton z marca 1946 roku z Akademii Wojskowej, gdzie Churchill po raz pierwszy użył tych określeń, że wojna
żelazna kurtyna, żelazna kurtyna, linia, która ciągnie się od Triestu po Bałtyk, która zostawiła po stronie niewoli stare, historyczne stolice Europy, Bukareszt, Budapeszt, Pragę, Warszawę.